Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka, ale jest giga gorąco. Halo? Halo? Dobra, działa. Bo ja tu chodziłem, w poprzednim odcinku dostaliśmy w ogóle misję, słuchajcie, lajka zostaw i komentarz. I suba. Słuchajcie, w poprzednich odcinkach chodziliśmy tutaj i dostaliśmy misję, żeby dostać czerwony kamień. Musimy znaleźć zabójcę jakiegoś tam chłopa od Estebana i wtedy będziemy mogli się udać do kopalni, gdzie będziemy mogli wydobywać złoto oraz oczywiście dalej pchać tutaj linię fabularną, główną Gotika. Więc zaczynam się tu poboczną, bo cała ta misja ogólnie to jest misja poboczna. Nie jest obowiązkowa z tego co słyszałem, natomiast no nie wiem, jak to inaczej trzeba by było zrobić. A wydaje mi się, że obowiązkowa, dlatego tu poszedłem, ale nawet jak nie, to i tak było worth, tak? Dobra, więc pytam tu ludzi, ale ludzie mi odpowiadają, że ten, że tutaj ten, że musisz zapytać tego, to mówię, no nie no, to jak mi wszyscy będą opowiadać różne historyjki, to no zacznę tu odcinek. Mam 2800 golda, bo tak jak mówię, kłucie mieczy jest totalnie broken. Spędziłem tutaj tylko chwilę, nie wiem, z 5 minut wykułem miecze, no i mam 3000, nie? Więc giga jest warta. Jakbym to spędził z godzinę, no to bym tutaj miał 30 tysięcy tak naprawdę. Bo ciągle mu się respią, jakby stali, i tak możesz sobie farmić golda. No ale nie chce mi się. Spytamy może Fina, czy wie coś tutaj o próbie Co do zabójstwa próby Estebana. zabójstwa Estebana. Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Ciągle to samo. Chcę porozmawiać z tym gościem. A czego od niego chcesz? Chcę załatwić Estebana i szukam sprzymierzeńca. Chcę załatwić Estebana i szukam sprzymierzeńca. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Fuck, żartowałem, słuchaj. Zostaw mnie sam. Kurde, ale zepsułem, co? Zepsułem, mogę powiedzieć, że mam dla niego pewną informację. To bym go nie obsałby zbroi, wiecie o co chodzi? Niestety, już z nim rozmawiałem. Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie? Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka, ale najbardziej interesujące jest to. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę. A gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Nie zapominaj, że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku? Wygląda... Wiedziałem. Gdy dowiesz się, kto to jest, razem zabijemy drania. A teraz zjeżdżaj! No nic. Kurde. Ale na dalszą odległość i chłopana. Nie, no nie może być tak. Słuchaj, gościu, nie będziesz mnie... Łożysz... Odkładam broń, że to będzie. Nie jesteś wcale taki głupi na jakiego... No i rucham ci starego. Haha, zasadzkęs! Pokaż mu! Dołóż mu! O jero. Każdy widzę ma tu wyjebane. Wszyscy po... Miodzio. Nikt nawet nie... Zabiłeś Syniana! Nie, no jak? Masz jakiś problem? Nie, skąd? Nie mam żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Ten gnojek pracował dla Estebana. Kurwa. Esteban, słuchaj, wynikło w tak dziwnych sprawach zbiegu okoliczności, że no tutaj... Nie żyje ci twój człowiek, nie, bynajmniej to nie żadna moja wina. Gdyby to zależało od sprawy, dobra, widzę, że się nie sprół, myślałem, że ktoś mu doniesie, więc wolałem nie zapisywać. No i tak chyba zapisałem, nie? Po zabójstwie tutaj. Nie wiem, ty mi powiedz. No nic, chodź. Pogadajmy, słuchaj, Emilio. Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. Ale ucieszyłeś się. Co?
co wie... Hej, nie... Lenar powiedział o tobie kilka... Lenar powiedział Lenar o tobie kilka ciekawych rzeczy. Kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota. Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nach powiedział nic właśnie. Nie wiem. Jaki masz problem z Estebanem? Ta świnia myśli tylko o pieniądzach. Co kilka dni ktoś zostaje pożarty przez pełzacza. Ale Esteban nie chce wysłać do kopalni wojowników. A dlaczego? Bo ci kolesie stanowią część Straży Kruka, a on boi się im rozkazywać. Zamiast tego pozwala nam zdychać. Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował próbę zabójstwa. Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. Huno. Idź do Huno. On musi coś wiedzieć. Huno? Nie mów mi, że Huno. Co ty gadasz? Nasz kowal? Poczciwy? Ale niespodzianka. A już miałem tego ziomka z sklepu poddupczyć. Dużo by mnie to kosztowało. Huno, to chyba ty byłeś Huno, nie? Był w Sztokim? Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. He? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na temat próby zabójstwa. A więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Może też powinienem z nim porozmawiać. Jestem pewien, że to pomoże mu zmienić zdanie. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. Znowu Emilio zdradził twoje... A więc porozmawiałeś. Może też powinienem... Okej, okay, ciekawe. Jeszcze raz, wracamy, jak nie to poddupcamy tego chłopa i jest miodzio. Nie ma chyba znaczenia większego, kto pójdzie siedzieć. Ważne, że jeżeli gra mi pozwoli tutaj. Ale jest kurde duszny, z 26 stopni. Się ciężko oddycha. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Halo, Esteban, słuchaj. Żadna wielka sprawa. Co? Słuchaj, mam także inny. Wróć, gdy do... Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. To żadna... Kurwa, no zgadałem ze wszystkimi. Tak, jak mam się dowiedzieć więcej, ty. O, a to co? Co to za kuferek tutaj stoi? Musi po prostu... O, mikstura szybkości. To przecież oczywiste. Kurde, mam wrażenie, że zaraz zemdleję. Nie mam czasu na takie rzeczy. Za duszno, za gorąco. Muszę sobie wiatrak kupić na lato. Nie mam czasu. Nie, może nie będziemy mu odbierać siłą, bo coś czuję, że i tak nie damy rady. Pokaż. Od niego możemy coś kupić? Nie, giganudy są u niego. Ani nie możemy też pogadać. Nie wiem, czy ja czy ja jakieś tam sprawy rozegrałem w dość słaby sposób, czy jak to tam wygląda. Ciągle to samo. Ale coś nie widzę zabójcy, a już zgadałem chyba z każdym. Hey. Torus, może z tobą? Żadna wielka sprawa. Hej, a co a z pancerzem? Tu widzę sporo tych mam. Gdzie dialogów. Nigdzie. Takie pancerze są zarezerwowane dla Straży Kruka. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadza się rekrutację, ale koniec końców decyzja nie należy do mnie, a do Kruka. Mam dla ciebie kamienną. Chyba te zielone. To nie ta. Liczą się tylko czerwone. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? Nie, nie wydaje mi się. Może to ty obaliłeś barierę. No, może to, ja. To ty zabiłeś moich kumpli. No i co z tego? Te dni już minęły. Faktycznie, bo on był chyba w strażnikach. To zdobądź czerwony kamień. On był chyba w strażnikach, a ja tam muciłem tych strażników w sumie na końcu chyba, nie? Teraz mi się przypomniało, chyba byli muceni. No tak, daj spokój. Daj spokój, wpuść mnie. Przez wzgląd na stare, dobre czasy. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Wiesz, dlaczego wciąż żyję? Bo zawsze byłem lojalny względem moich ludzi. Nie musi mi się podobać to, co robi Kruk. Ale mimo to będę przestrzegać zasad. I ty także.
to... No i co z tego? Jego strażnik ma rozkaz nikogo nie... Tak więc wybij... Dobra, sorry, że tak skipuję, ale to jakieś takie standardowe, że... O, no bo ty teraz nie patrzysz na ten kufer. Bez właściwego klucza nie otworzę. Szkoda. Ale może w końcu dokonamy i tu rzezi i okaże się, że mu skubniemy tutaj. Może tu wyjadą paladyni, a może tu w sumie wyjadą piraci. W sumie nie wiem, co się wydarzy. Nigdy nie robiłem tej misji i znaczy ja pamiętam, że taka misja istniała, natomiast no już powiem wam szczerze, że co tu się dalej dzieje, to już nie mam zielonego pojęcia. Kurde, te zemdleje zaraz, naprawdę. Polipka. Sam tak mówiłem. Huno jest podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa. Co o tym nie wiem? Pracujesz dla niego. Musisz coś wiedzieć. Nic nie wiem, naprawdę, muszę dalej pracować. Chwila. On myśli, że to takie łatwe. Wiesz, co zrobi Esteban, gdy się dowie, że kryjesz Huno? Człowieku, zostaw mnie w... Gdyby to zależało od nas... Dobrze, a teraz powiesz mi wszystko, co wiesz, albo stłukę cię na kwaśne jabłko. Nie możesz mnie tak traktować tylko dlatego, że pracujesz dla szefa. Ależ oczywiście, że mogę. Nie zbliżaj się. Paul. Wiem tylko tyle, że Huno nie lubi Estebana. Działa mi na nerwy, opowiadając, że Esteban cały czas psuje mu interes. Nigdy nie komentowałem tych spraw. No, mogłem się domyślić. Widzisz, to nie było takie trudne. I co się dzieje, co? Nie słuchałem najważniejszej, czyli to jego wino, tak? I to wszystko Huno. Huno, słuchaj. Znowu zaczynasz? Paul powiedział, że nienawidzisz Estebana. Czyżby? Coś jeszcze? Emilio zdradził twoje imię. Ale ma knagę. Na pewno wiesz coś na temat próby zabójstwa. A więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Nie tylko on ciebie podejrzewa. Dużo by mnie to kosztowało. Jak to? Sam tak mówiłem. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Chcę się dogadać ze zleceniodawcą zabójstwa. Wystąpisz przeciwko Estebanowi? Naprawdę? Więc to udowodnij. Zbyt długo już czekam na dostawę stali od piratów. Domyślam się, że przejął ją Esteban. Chce sprzedać mi stal po wyższej cenie. Oczywiście sam nie brudzi sobie tym rąk. Ma na usługach paru bandytów z bagna. Skąd o tym wiesz? Pijani bandyci dużo mówią. Ten gadatki. Czyli możemy zrobić zamach. Nie powinno cię to obchodzić. Ale gość, którego szukasz, nazywa się Juan. Jednak od dawna nie widziałem go w obozie. Będziesz musiał poszukać go na bagnie. Nie mam czasu na takie rzeczy. Najpierw powiesz mi, kto zlecił zabójstwo. Nie. Nie ufam ci. Uważaj. Następną rozmowę odbędę albo z nim, albo z Estebanem. To zależy od ciebie. W takim razie dobrze. Zaaranżuję twoje spotkanie ze zleceniodawcą. Ale na moich zasadach, zrozumiano? Idź do knajpy i porozmawiaj z oberżystą. On powie ci, co robić dalej. Okej, okay, czyli tutaj jakiś... Na co czeka? I się napi? Sorry, widzowie, jest 9 rano. 10. Ale co nie zmienia faktu, że mało spałem. Znaczy nie, dużo spałem. Ale taki sen miałem, taki się obudziłem spocony, jak... Strasznie się obudziłem spocony. Panie Esteban, słuchaj. Co do... Słuchaj, mam tak... Wróć, gdy... No ja... Myślałem, że już mogę tutaj tego albo powiedzieć, albo robić zamach. Esteban to taki dupek jest. No to dobra, to zamach na Estebana robimy, jesa. Stal pod... taniej będzie stal. Z tym nie gadałem w sumie. Zabójstwa Estebana. A więc szukasz ludzi, którzy są za to odpowiedzialni? Chyba, nie gadałem. Nic o tym nie wiem. Skąd niby miałem się dowiedzieć? Siedziałem jeszcze w bagnie, gdy cała ta historia miała miejsce. Przyjdę później. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. No i szybciutko. Słuchaj, Snafik. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony.
A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Po trzecie, jeśli dojdzie do wniosku, że stoisz po stronie Estebana, to nigdy się nie ujawni. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. O, klasyka. 10 sztuk złota. Ech, no dobra. Nie, to bo ja rozumiem, ale to już mi się chyba udało. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi szybko, kończy martwy. Okej, okay, Huno mówi, że ma się tu spotkać. Wygląda na to, że znalazłeś swojego człowieka. Idź na górę, ktoś tam na ciebie czeka. Okej. Okay. A o kurna. O, to jednak był Fisk. No proszę. Właśnie tak chciałem go poddupsyć do tego chłopa. To ty stoisz za tą próbą zabójstwa. Tak. Esteban mi zawadza. Nie pozwala wejść do kopalni moim ludziom. Chcę mieć pewność, że wszyscy pracują dla niego. Tylko dla niego. Ściąga haracz z handlu i tak kontroluje cały obóz. Co chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Pozbędziemy się Estebana. Znaczy się, zabijesz go i zajmiesz jego miejsce. Nic z tego, dopóki otaczają go jego ludzie. A więc będziemy musieli się nim zająć. Powiemy prawdę. Jaką prawdę? Wykonałeś swoje zadanie i wiesz, że to ja stałem za próbą zabójstwa. Powiedz o tym Estebanowi, a wyślę swoich zbirów, żeby mnie zabili. Będę tu na nich czekać. Ty będziesz mógł załatwić tego sukinsyna, a ja zajmę się strażnikami. Chwila. I teraz stoimy przed wyborem. Albo zamach, czyli jednak to był zamach, tak? Albo tutaj wydajemy chłopa. Bo rozumiem, że mam nadal takie dwie opcje i konkretnie tego zamachu nie muszę robić, a jeżeli muszę, to gra sprytnie pokazuje mi, że jednak nie muszę i mam cały czas takie wrażenie. Słuchaj. Co do tego zadania? Słuchaj, mam także... Och, myślałem, że zaciekawi cię informacje o tym, kto stał za próbą zabójstwa. Kto to jest? Podaj mi imię, żeby moi strażnicy mogli mu poderżnąć gardło. To handlarz Fisk. Siedzi sobie teraz w karczmie i popija. Nie ma pojęcia, że wiem. Doskonała robota, chłopcze. Moi strażnicy się nim zajmą. Chłopaki, słyszeliście? Idźcie po tego Fiska. I co teraz? Teraz? Powiem ci, co zrobimy. Fisk umrze w cierpieniach i dowiedzą się o tym wszyscy w obozie. To będzie dla nich ostrzeżenie. Dobra. A czy dostanę teraz czerwony kamień? Dobrze się spisałeś. Ktoś taki jak ty nie powinien siedzieć w kopalni. Bardziej mi się przydasz w obozie. Zostaniesz tu i będziesz dalej dla mnie pracował. No to mamy konflikt interesów. Chyba żartujesz. Nie taka była umowa. Nie każdemu zaproponowałbym coś takiego. Oczywiście, jeśli ci się coś nie podoba, możesz zawsze opuścić obozowisko. A może dotrzymasz słowa i dasz mi czerwony kamień? Hej, jeszcze jedno słowo i moi strażnicy... Jacy strażnicy? Co? Ach, rozumiem. Chcesz mnie zdradzić, kiepski pomysł. Wreszcie. Nie mam save'a. Tutaj. No, dalej! O kurde, on już podwójne luje potrafi sprzedawać. Bardzo kiepski pomysł. Bardzo, bardzo niedobrze. To będzie długa walka, widzowie. Bo zawsze po dwa ciosy czekam. No, dalej! No, dalej! Kurwa!
Przemolek. Nie ten Sajwik. Chyba. Tak. No także słuchajcie, wam powiem, może być ciężko. Jednak chłop jest niezłym, kurczę, zadymiaką. Ogólnie. Jednak jest giga zadymiarz. Ale może ogramy to taktycznie. Jak on nas goni, to my idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Nie, szybko wchodź tu, bez i. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Robimy tak. Fastem ta zbroja. Fastem po... Kurde! A kumacie, o co chodzi? To jest świetny pomysł. Może albo szybki śledź przed tym wszystkim. No tak, widzowie, fast śledź. Wchodzimy tam, zakładamy dobrą zbroję i mucimy frajera. Jest to genialny pomysł. Słuchaj, Esteban. Uciekali jak zające. Byłem zupełnie... Co kto? Nie można na tym polegać. I te fito. To nie może być tak dalej. Nie każdemu znam. I co? Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, a kurwa, szybki śledź miałem wypić. A przed miałem wypić, kurwa, jestem debilem. Ajajaj, co ja zrobiłem? Czy przedtem miałem wypić najpierw szybkiego śledzia? A nie, kurwa, czy później. Pij tego szybkiego śledzia. Miodzio. Nie wiem, ty mi powiedz. Co, kto? Dlaczego? Myk. Myk. Nie musisz mi tego mówić. O ty! Przez to będzie jeszcze. Aha, XD. To ciekawe. O, on biegnie jednak za nami. O, zbugowałem się, ale super. Ale fajnie, że ta gra posiada bugi. Ale miodzio. Ja pierdolę, no nikt mnie nie widział przecież. No... Za murami byłem, no... Kurde się... Ale kwaśno, co? Ale kwaśno, widzowie. Trzeba uważać na to, co się mówi. Przynajmniej dzięki błędowi gry wiemy... Co do tej, co? Kto, wiemy, że sobie ten chłop poradzi ze strasznikami. Nie będziemy musieli z nim walczyć. Ciągle to samo. I co? Uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Na sam koniec biegniemy. Tutaj aż. Faz zbroja. I tutaj szybko na płotki ustawiamy, wyciągamy łuk. Pyk. 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 Płotka. Pyk. Czy nie? Czy warto na miecz? Ciężko mi powiedzieć. Warto to chyba uciekać przed nim. A nie. Nie możemy tam uciec. Dobra. Ale możemy tu uciec i go zabić z łuku. Proszę. Tak, zwycięstwo. Dobra, taktyka, jestem geniuszem. Mamy czerwone. Dobra, czyli teraz zajmujemy sobie chyba miejsce tego chłopa. Kiepski tasak. Ale i tak nieźle muci tym kiepskim tasakiem. Dobrze, że mieliśmy tą zbroję. No bez tej zbroi to... No, bez szans, wydaje mi się. No, czyli my teraz rządzimy tu, tak? Nie wiem, po co mi 5 tych tabliczek. A, możemy porozdawać naszym. I, albo sprzedać może, albo coś takiego. A to kto jest? Święto byli... Halo. Nie tu go zabiłem, po pierwsze, gdzie są strażnicy, którzy tu przed chwilą byli? Kto tu jest szefem? Kto tu jest naszym nowym przywódcą, jest Kruk. Sprawuj... Ja jestem szefem, cymbale, ja... Rozumiesz? Czy nie? Musi po prostu więcej ćwiczyć. Bandyta, bandyta. Siema, ja szef. Może być go tylko żal. Siema, ja szef. Ej, ty. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka ten parszywy... Ale skamaz. Skamaz. Jaka, że droga to wina Estebana, jak już kurwa nie żyje? Pokaż mi. Powinien był wiedzieć lepiej. Ale mnie oszukujesz, chłopie. Czerwona stal. Mogę kupić. Ty potrzebujesz nowicjusza. Się zioła. Ja zaraz zemdleję, bo jest tu tak duszno, że się nie da oddychać. Tu tego już zabiliśmy. Ty.
Ty nam nic nie powiesz ciekawego. Ty... Bin? Hej, ty! Potrafisz ocenić... Powiedział przy... No wiemy, że na 30% raczej nic się tutaj nie zmieniło, Emilio. A to ja coś tu mogę zrobić, w sensie? Pogadać z kimkolwiek? Rusja? Kurde, czyli tylko z tym mogę pogadać. Może jeszcze nikt nie wie, że ja sef. Hej! Esteban nie będzie już sprawiał kłopotów. Długo na to czekałem. Masz chyba dość dużo roboty, a ja muszę znowu zająć się prowadzeniem mojego interesu. Jeśli będziesz czegoś potrzebował. Dobra. Ja mam dużo roboty? Nie wiem, a mam? Hej, ty! Wszyscy już wiedzą, że ja szef? Nie, no widzę, że nikt tu mnie nie traktuje poważnie, halo. Cóż, śmierć Estebana jest dla pa... To wiem, a to chyba, że tak muszę pytać, hej. Tak? Co nowego, czy coś? To wtedy oni mi będą mówić, o, śmierć Estebana, coś tam, Logan. Przyjdę później. Aleśmy sobie pogadali. Mogę już założyć? Pewnie nie mogę na to założyć, co? Zbroi mojej. To byś chciałem dać, żebyś mógł kopać. In. Ciebie, to by, te, no, ale... Ktoś mnie tu szanuje w ogóle w tym obozie, kurwa, ktokolwiek. Ty może mnie szanujesz, hey, powiedz, ty. Że ja koksem jestem. Dobra. Myślałem, że wiecie, że tu wszyscy będą mi mówić, dobra, szefie, szefie, słuchaj, ja tu będę teraz, wiecie, rządził czy coś. A tu tak średnio. Myślałem, że też będę mógł rozdać po prostu po jednej tablicy, na przykład każdej osoby, której mam ochotę, którą lubię i wtedy, wiecie. Wtedy każdy se wejdzie, kogo, komu pozwolę. I te wszystkie historie, co on tam mówi, o, bo potrzebujesz czerwonych tych, im teraz wynagrodzę, że im pomogę. O, tam jest ktoś martwy, DBH. Dobra, słuchaj, Torus. Teraz ja tu rządzę. To nie ta. Mam tabliczkę z czerwonego kamienia. W porządku. Wykończyłeś Estebana, a to oznacza, że teraz ty będziesz wykonywał jego pracę. W kopalni są problemy z pełzaczami. Zniknęło już 3 kopaczy. Twoim zadaniem jest zdobyć nowych. A wtedy będę mógł w końcu wejść do tej piekielnej kopalni? Wykonaj swoje zadanie. Potem rób co tylko zechcesz. No dobra. Ja pierchruper, czyli najpierw musiałem iść tu i teraz muszę z powrotem robić to, co przed chwilą robiłem. Ajajajajaj, słuchaj, ty chcesz iść kopać, czy nie? Ty! Potrzebuj w końcu. Dobra, ty! Nie, ty widzę, nie chcesz. Tylko 3 chyba, nie? Potrzebował, tak? Ty chcesz? Fortuno. Zielony. Nie. Ty. Potrzebują. Rzeczywiście masz dla mnie czerwony doskonale. Teraz rozkruszę ten przeklęty kamień. Wiem, jak się do tego zabrać. I jeszcze jedno. Jeśli będziesz kopać, pamiętaj, żeby za mocno nie u... Dobra. Ty. Ty nie, bo ty bandyta. To jeszcze jedna osoba, czyli pewnie ten, nie? Emilio. Więc teraz ty tu jest... No i miodzie. I teraz idziemy z powrotem. Właśnie o to mi chodziło, że trzeba, tak mi się wydawało z samego początku, że po prostu po to mam tyle tych kamiennych tabliczek, że będę musiał po prostu rozdać im i oni sobie pójdą kopać. Naprawdę sądzisz? Zobacz, ekipa jest kopająca. Hej, ty. Teraz wchodzę, tak? Przysłałem 3 ludzi. W porządku. Oś, kurde. Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść. No. No. No wreszcie. Stój. Śmieciu. W porządku. Stój, śmieciu. To jest moje ulubione, kurde, powiedzenie z Gothica 1. Nie wiem, czy też jest w Gothicu 2. To pokaż tutaj. Niewolnik?
Kurde, to my tu niewolników mamy? Boka. Ale chyba, że niewolnik to jest taka potoczna nazwa na kopacza. A może to prawdziwi niewolnicy, tacy z krwi i kości. Dobra, widzę dwa wejścia. Jedno jest do góry, a jedno jest do kopalni. I zielonego pojęcia nie mam, gdzie się udać, idę do kopalni. A w ogóle jest 30 minut i jest naprawdę, naprawdę dzisiaj, słuchajcie, gigantycznie duszno. Ja ledwo co potrafię oddychać. Więc mam nadzieję, że mi dzisiaj wybaczycie. I wiem, że ostatnio te odcinki są dość krótkie, ale słuchajcie, no to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dalej kopalnię sobie zwiedzimy, słuchajcie, później. Nie zapomnij zabrać wyposażenia od Skatiego. Co będzie mi potrzebne? Kilof na pewno. Odrobina. A co z miksturami uzdrawiającymi? Okej, okay. Słuchajcie, widzimy się jutro o godzinie 16, bo nie, widzimy się o 16, czasem się widzimy o 16, ale nie wiem, o której czy wrzucam odcinki, na pewno jutro, dlatego, że jak już rzucam całą serię, to po prostu ustawiam, że codziennie mają być odcinki, więc na pewno widzimy się jutro. O której godzinie, nie mam zielonego do końca pojęcia, ale jutro. Wpadajcie na Instagram, Twitcha, Twitter, wszystko macie w opisie, mój drugi kanał vlogowy, zobaczcie Rewinda. Widzimy się jutro, do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy, zostaw like, komentarz, trzymaj się, do zobaczenia, hej!